w Jaworznickiej Byczynie i w tym roku nie zabrakło celebrytów z ulicy Abstorskich. Dziko żyjące nutrie są uwielbiane przez większość okolicznych mieszkańców, którzy chętnie je dokarmiają. Dla niektórych osób mieszkających w pobliżu gryzonie potrafią być uciążliwe. To jednak nie przeszkadza osobom, które specjalnie przyjeżdżają do Byczyny, aby pooglądać te sympatyczne zwierzęta, które, jak się okazało, mają parcie na szkło. No bardzo się cieszymy, że są. O, bardzo nas to cieszy, no, że mamy nieprzyjacieli w koło, którym to przeszkadza, prawda? I tępią je w zarodku i tępią, no, norę im zawalają, zasypują, no. Tyle mogę powiedzieć. A dużo tych nutrii jest? Było ich ponad 30 to grubo, ale nie w tym roku jeszcze. A w tej chwili jest ich ponad 20 gdzieś, tylko porozchodzone. Można je zobaczyć tam jeszcze idąc dalej, tam jest na tamtym rowie, bo oni to są przepusty pod szosą, gdzie woda, nawet nie wiem, czy tam tak samo są. Wszędzie, że można je to zobaczyć. A dokarmia je pan? Albo oczywiście, pani już, ja jestem fanatykiem, panie. Chleb kupuję, panie, w piekarni taki z przeceny tańszy. Pan, ja to uwielbiam, ja uwielbiam, żebym karmił. Teraz ja już te chwili miałem właśnie, no wczoraj tu było tyle martwych, dziś wyzarły. Ktoś tu szanowa, przyjeżdża rodzina i przywoził tyle martwych i chleb i różne takie, dziś to wyzarły wszystko. No wszystko jest dobrze, tylko że jest kilku sąsiadów, który to bardzo, a bardzo przeszkadza.